inwestuję nie tylko w nieruchomości. Generalnie udostępniam pieniądze ludziom, którzy mają czas i umiejętności pomnażania ich. Czyli na przykład, jeżeli robię flipy, to wchodzę jako inwestor w te flipy. Jako pasywny. Więc u mnie to jest tak. Najpierw są wysokie życiowe wartości, potem jest wysoka stawka godzinowa, czyli robię to, do czego jestem najlepiej powołana, co jest najlepszym wykorzystaniem mojego czasu zawodowo. Biznes Rider. Za kierownicą Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witam Was w nowym odcinku Biznes Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Kamila Rowińska. Cześć Kamila, piąteczka. Cześć, witam serdecznie. Kamila jest przedsiębiorcą, trenerem rozwoju osobistego, może bardziej osobowego, i autorką 8 książek o rozwoju, tu między innymi Kobiety Niezależne, tu widzę, trzymasz. Tak, będzie związany z tym konkurs. Na końcu. Także słuchajcie do końca. I jesteś inwestorką w nieruchomości, masz swoje inwestycje, też chciałbym o tym porozmawiać. Mhm. W ogóle, Kamila, powiedz mi, jak to się stało, że stałaś się osobą, która jest rozpoznawalna, ma bardzo dobrze prosperujący biznes, ma nadwyżki finansowe, które inwestuje. Jak to się stało, że przetransformowałaś się z osoby zwykłej do osoby, która jest, ma ponadprzeciętne wyniki po prostu. Dochody i wyniki. Po pierwsze, dziękuję za zaproszenie i dziękuję, że możemy o tym porozmawiać. Bardzo szybko w swoim życiu postanowiłam, że chciałabym prowadzić życie osoby stabilnej finansowo. Ja nie miałam takich potrzeb, że wolna finansowo i że nigdy nie muszę pracować tam od jakiegoś wieku, bo ja lubię pracować, ale chciałam być stabilna finansowo, dlatego że pochodzę z niezamożnej bardzo rodziny i zawsze tych pieniędzy gdzieś brakowało. Dlatego ta stabilizacja finansowa była dla mnie kluczowa i już jako nastolatka podejmowałam się po prostu prac. Na początku byłam instruktorem aerobiku na osiedlu. Kompletnie, no to były takie czasy, to był rok 95 czy 6 i no, wiadomo, że nie byłam ani po AWF-ie, ani po niczym, ale po prostu uwielbiałam aerobik, więc obejrzałam wszystkie kasety wtedy jeszcze. VHS. Tak, i z Cindy Crawford, czy kto tam taki aerobik prowadził. Przygotowałam sobie program, poszłam na rozmowę kwalifikacyjną i dostałam to zajęcie, możliwość prowadzenia tych zajęć. A kolejno, wtedy kiedy już miałam możliwość szerzej zacząć działać, no to po prostu brałam albo wszystko jak leci, ale też cały czas się rozwijałam w tym, żeby zarabiać więcej. Nie przewalałam wszystkich pieniędzy. Uczyłam się od najmłodszych lat, inwestowałam w siebie, w swoje szkolenia i wiedziałam od zawsze, że nie nadaje się do pracy na etat. Okej, ale skąd wiedziałeś, że trzeba inwestować w swój rozwój? No bo jakby mi tego nikt nie powiedział, ja to dorwałem jakąś książkę, to u mnie Brian Tracy i tam on po prostu na każdej stronie pisał, że trzeba skumować kasety, słuchać książek rozwojowych, czytać i jakby to był dla mnie taki, zaszczepiłem się. A u Ciebie jak to było? U mnie było tak, że rozpoczęłam jeszcze jako nastolatka działalność z firmą kosmetyczną, wtedy to było akurat Oriflame i widziałam, że tam są ludzie, którzy są kobiety, mężczyźni, którzy są konsultantami, konsultantkami i są też osoby, które są na stanowiskach kierowniczych. A zaczęłam pytać, co robią te osoby, które są na stanowiskach kierowniczych, za co oni dostają te Volvo służbowe, skąd te pieniądze. Dowiedziałam się, że trzeba te osoby rekrutować, szkolić, budować po prostu organizację, która będzie sprzedawała. No i wiedziałam, że chodzę dopiero do technikum. Nie mam prawa tego umieć, więc muszę się tego nauczyć. I okazało się, że zaczęłam szukać i książek, i szkoleń. Wtedy nie było jeszcze webinariów ani niczego. Trzeba było po prostu wstać o 5 w sobotę i dojechać na 10 do Piekar Śląskich z Gliwic na szkolenie. Posłuchać 3 godziny mądrego człowieka, który opowiada o sprzedaży, czy też o prowadzeniu spotkań. I zacząć to robić. I szybko bardzo zaczęłam zarabiać przyzwoite pieniądze. Bodajże po 5 miesiącach takiego działania rozpoczęłam wtedy kwalifikacje do tytułu dyrektorskiego, zbudowałam organizację, zaczęłam zarabiać na tamte czasy, to był 98 rok, 5000 zł miesięcznie, co było dla mnie ogromną kwotą. Gdzie minimalna była paręset złotych, tak? Ja nie wiem, nawet nie wiem, bo to. No nawet nie wiem, pamiętam, że moi rodzice oboje razem zarabiali około 5-6.
A no nie, mój ojczym wtedy nie zarabiał najgorzej. To 20 lat temu to i tak było dużo. Tak, tak, tak. No to nawet teraz u niektórych jest przecież dochód. Tak, tak. I rodziny się mogą utrzymać, tak? Tak, jakby tak, tak. Skromnie, ale... Ale się utrzymują i ja postanowiłam, że okej, będę się rozwijała. Jeżeli jest coś do zrobienia, to po prostu zrobię. Dlatego dużo się uczyłam. Jakie to było technikum? Hotelarskie. Hotelarskie. I jakoś to wykorzystałaś później? Czy? Wiesz co, nie. Ja po prostu to było najlepsze wtedy technikum, które można było skończyć lokalnie w Gliwicach. Do liceum nie chciałam iść, bo mówię, co tam będę się uczyć znowu. To taka dla mnie była druga podstawówka. Już miałam dosyć historii, biologii. A nie miałaś takiego poczucia, że jakby to technikum było takie trochę... wydawałoby się, że dla mniej ambitnych, bo ci, co szli do liceum, to pójdą zaraz na studia i... Wiesz co, nie, wtedy nie. Nie pokutowało to, bo ja też byłem w technikum. W samochodówce? Nie. Ja byłem w technikum ekonomicznym, bo ja wiedziałem, że chcę robić pieniądze. I tam się nauczyłem więcej o ekonomii i o podatkach, o całych mechanizmach gospodarczych, tak. Więcej niż na studiach pięcioletnich ekonomicznych. Dlatego ja naprawdę sobie chwalę to. Tak. Ja wiedziałam, że w technikum, wiesz, zaraz pójdę na praktyki i że to jest taki od razu już dorosły świat. Mhm. A ja bardzo mnie ciągnęło do dorosłości. Już chciałam po prostu, wiesz, przejąć to wszystko. A też miałam takie myśli, jeszcze wcześniej nie wiedziałam, co będę robiła, to myślałam sobie, może zostanę dyrektorem hotelu. Właściwie czemu nie? Więc poszłam do tej szkoły hotelarskiej. Okej, okay. I jakie były takie twoje największe, nie wiem, 2-3 punkty przełomowe, w którym wiele się zmieniło w twoim życiu, że weszłeś na kolejny poziom i kolejny poziom? Bo wiadomo, że ta droga była długa, kręta i nie będziemy tutaj całej tej drogi opowiadać, natomiast jakby takie twoje 2-3 punkty przełomowe, które były takim game changerem w twojej karierze, w twoim życiu, które przeniosły cię na inny poziom. Pierwszy to jest wtedy, kiedy rozpoczęłam już tą działalność, tak na serio założyłam działalność gospodarczą. To był 29 marca 1999 roku. Wiesz, poszłam do Urzędu Miasta, założyłam działalność, pani się mnie zapytała, a jaka będzie nazwa firmy, a ja byłam tak totalnie zielona po prostu z tych wszystkich kwestii, że mówię, nazwa firmy, kurczę, nie wiem, nie myślałam i mówię, no to sukces, niech będzie, sukces. Więc miałam firmę Sukces Kamila Lewandowska, bo to było moje pierwsze nazwisko. I to był taki moment, w którym powiedziałam, okej, to teraz żarty się skończyły, założyłam firmę i już tutaj będę po prostu działała. Poczułam się przedsiębiorcą, tak już formalnie i zaczęłam coraz więcej na ten temat czytać i się angażować w ten świat. Kolejno takim ważnym dla mnie momentem to był czas, kiedy miałam 28 lat. To był trudny moment. To był moment, w którym zachorowałam, miałam guzy piersi, trochę problemów takich życiowych i prywatnych. I to jest taki trudny moment, który jednocześnie był dla mnie trampoliną, taką mentalną, do tego, aby obiecać sobie, że przestanę odkładać na później różnego rodzaju plany. Ponieważ już kiedyś wcześniej, słuchając Eda Ludbruka na scenie, który przyjechał wtedy do firmy, z którą współpracowałam, wystąpić dla nas, tam było kilkaset osób na sali, to tak siedziałam, obserwowałam go i wtedy powiedziałam do koleżanki, która teraz ze mną pracuje, Karolina, ja to tak bym chciała w przyszłości. Ona mówi tak, a ja mówię tak, ja bym tak chciała. I wtedy właśnie jak miałam te 28 lat, taki boom, że tak powiem, to powiedziałam, okej, jeżeli tylko wyjdę z tego, dostanę drugą szansę, to ja od razu przystępuję do realizacji tego swojego celu, nie będę już tam czekać na nie wiadomo co. I to był taki moment, w którym akurat osiągnęłam swój największy awans. Było pięknie, wszyscy mówili, Kamila, odcinaj kupony, w ogóle jesteś na bardzo dobrej pozycji, wszystko jest świetnie, nie kombinuj. A ja wtedy rozpoczęłam przygotowania do tego, aby zmienić swój zawód i poszłam na studia coachingowe do Warszawy, do Laboratorium Psychoedukacji przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Oni robili akurat pierwszy rok wtedy coachingu. Wtedy jeszcze nikt się z tego nie śmiał, ponieważ coaching był zarezerwowany dla wyższej kadry menedżerskiej z reguły. I ludzie rozumieli, co to jest. No później wiadomo, że jak w internecie, tam co drugi stał się coachem po jakimś... Po książce, czy tam po jakimś webinarze, czy kursie weekendowym, no to wiadomo, że już ten wydźwięk jest teraz inny. Natomiast to był taki moment. No i kolejny taki czas dużej zmiany nastąpił wtedy, kiedy postanowiłam, miałam wtedy
28 i później miałam 35 i postanowiliśmy z mężem wyjechać do Belgii z dziećmi na kilka lat. Akurat moja firma się szkoleniowa już wtedy rozwijała, bo ją rozwijałam już. I ludzie mówili, Kamila, zwariowałaś, wyjeżdżasz do Belgii akurat na etapie takiego, wiesz, fajnego czasu, to jest twoje 5 minut i tak dalej. I ja mówię, mój czas trwa więcej niż 5 minut, ja sobie z tym poradzę, po prostu będę zarządzała tym biznesem z Belgii, no i będę przylatowała na ważne spotkania, nie na każde, tylko na ważne. I to się okazało być dobrym pomysłem. Bo dzisiaj mieszkasz w Polsce, tutaj w, w Gdyni, w której się spotkaliśmy, ale za chwilę wiem, że wylatujesz. Wylatujemy i znowu się przeprowadzamy do Belgii. Tak, 2 lata mieszkamy w Polsce i no, ja też jestem człowiekiem, który miewa tak, że czasami coś krzyżuje moje plany. Przeprowadziliśmy się do Polski, ponieważ mój mąż marzył o karierze pilota w liniach lotniczych. Był taki warunek, że możemy to zrobić, jeżeli będziemy mieszkali w Polsce, po to, żeby nie było tak, że i mnie nigdy nie ma w domu, i jego nigdy nie ma w domu, i tam wiesz, ja latam, on lata, a dzieci same. No ale pandemia jednak na chwilę obecną zastopowała tak mocno awiację, że rozwój tej kariery dalszy w takich warunkach, jakie są dla nas do zaakceptowania, bo oczywiście jakoś tam za grosze można latać, no jest do nas, dla nas nie do zaakceptowania, dlatego ustaliliśmy inny plan i po prostu przeprowadzamy się. Okej, i chciałem zapytać, bo jakby my się dzisiaj poznaliśmy, można powiedzieć, że znamy się chyba tak bardziej z widzenia internetowego. Internetowo, ja jakby Cię obserwuję od kilku lat już, Twoją działalność, ale i myślę, że do Ciebie też dochodzą słuchy gdzieś tam o tym co ja robię, bo też nie da się pewnie, nasi klienci też pewnie rozmawiają. Bardzo często przychodzą kobiety na moje warsztaty z flipów czy z obrotnymi nieruchomościami. Pozdrawiam Justynę. Tak. Niemińsko. Pozdrawiamy. I jakby bardzo często mówią, że były u Kamili i dostały takiego kopa do działania i chcą coś zrobić w swoim życiu i na przykład u mnie dostają na przykład model biznesowy, tak? Mm-hmm. I jakby ja znam Ciebie bardziej nie z tego, że ja do szkoły nie przyszedłem, bo ich nie przyszedłem, chociaż byłem na jednym, muszę Ci powiedzieć, online, ale to może później powiem. I widzę, że po prostu one bardzo sobie chwalą Twoje warsztaty, więc jakby ja wiem od moich klientów, tak, że co robisz i jakiej jakości usługi świadczysz, więc stąd też Cię obserwuję jako taki kogoś, kto ma dobre praktyki w kontekście tego, że można coś od Ciebie wziąć, zmodelować i wykorzystać na przykład w moim biznesie, bo ja również robię warsztaty. Mhm. A wracając do tego, to byłem na Twoich warsztatach na Kobiecie Niezależnej, ponieważ kupiłem ten kurs swojej żonie, bo pomyślałem sobie, że warto by było, żeby od Ciebie tą wiedzę wzięła. I teraz wtedy akurat była pandemia, był ten pierwszy lockdown i ona oglądała ten kurs w internecie. Ja tam się dosiadłem i też tam praktycznie pół dnia razem z Tobą spędziłem, więc można powiedzieć, że wiem, co jest tam w środku. I chciałem Cię o Twoją książkę zapytać, Kobieta Niezależna. Czy to jest też książka, kim jest Kobieta Niezależna, o czym jest ta książka i czy to jest książka, którą powinien przeczytać mężczyzna też? Kobieta Niezależna to jest mój bestseller, który powstał na takim moim sprzeciwie, ponieważ jestem też mamą 2 dzieci i żoną i odkąd pamiętam, gdzieś tam społecznie byłam wpasowywana w jakąś rolę. I słuchałam o jakichś przekonaniach i pomysłach na mnie, że ja powinnam to, że ja powinnam opiekować się domem, że ja powinnam, nie wiem, pranie robić, gotować i tak dalej, ja powinnam, ciągle kobieta, jako kobieta. Kobieta to, tak, kobieta tamto. Powinna być miła, ładna, atrakcyjna, sympatyczna, po prostu niezbyt taka, wiesz, do przodu, gdzieś tam w kącie cicho siedzieć, dziećmi się zajmować, tworzyć... ma być taką ugodową. I mówię, no dobra, ale gdzie jest moja tożsamość zawodowa, biznesowa? I no tam jakoś pracę sobie znajdź, pieniążki sobie zarobisz i tyle. No i się z tym nie zgadzam oczywiście, gdzieś tam wewnętrznie. Uważam, że każdy powinien realizować taki swój potencjał, jaki chce zrealizować. Jeżeli ktoś ma ochotę być mamą, przedsiębiorczynią, założyć fundację, zrobić i kilka innych rzeczy, to może to zrobić, tym bardziej, że rodzinę tworzymy przecież razem z mężem,
dzieci mamy wspólnie, no to dlaczego ja bym miała tylko i wyłącznie być jedną osobą, która się tym zajmuje. Towarzysząc też podczas szkoleń, bo ja prowadzę szkolenia ze sprzedaży, zbudowania zespołu i z komunikacji asertywnej, to towarzysząc ludziom na tych szkoleniach, zauważyłam, że najwięcej mężczyzn przychodzi. Na początku ja byłam trenerem, który miał najwięcej mężczyzn na sali szkoleniowej. Dopiero kobieta niezależna to zmieniła. Teraz jesteś bardziej kojarzona ze szkoleniami dla kobiet. Mimo tego ja wiem, że są u Ciebie mężczyźni na sali. To prawda, ale dlaczego tak się wydarzyło? Mężczyźni przychodzili do mnie uczyć się właśnie zarządzania zespołem, sprzedaży i przychodziły też kobiety, bo miały taką śmiałość, o, jakaś babka prowadzi szkolenie, no to idę. Bardzo często mówiły, ale to nie dla mnie, bo ja nie mogę, bo ja to, bo ja tamto. I ciągle miały takie przekonania, że pieniądze są złe, że ona się nie nadaje, że ona się nie zna na inwestowaniu, co mnie najbardziej po prostu zawsze tak rozjuszało. I mówiłam, ale czy ty coś robiłaś, żeby się poznać? No nie robiłam. Ja mówię, no to jak masz się znać? No, znasz się na tym, na czym zdecydujesz się, że chcesz się poznać. No, wtedy pomyślałam, no czas o tym napisać, w związku z czym napisałam książkę Kobieta Niezależna, w której ten temat rozłożyłaś na łopatki. Rozłożyłam ten temat na łopatki i tam nauczyłam kobiety, jak łączyć wszystkie swoje role. Uwaga, zarządzania budżetem, którego ja się uczyłam od Eckera, ponieważ no, są takie kobiety, które nie zarządzają budżetem domowym. Mężczyźni też oczywiście tacy są. Ecker mówi, że są takie wymówki często, które mówią, że ktoś mówił, że będzie nim zarządzał, jak będzie go miał. Tak. A nie ma go dlatego, że tym małym nie zarządza. Dokładnie. No jeżeli tak, nie będziesz mieć dużych pieniędzy, jeżeli małymi nie zarządzisz. Tam jest również o maksymalnej produktywności i to, co najważniejsze, pokazałam w tej książce 5 różnych kobiet z różnych branż, bardzo różnych od siebie, które osiągnęły taki sukces zawodowy albo biznesowy, ponieważ niektóre pracują w korporacji, a niektóre założyły swoje biznesy, a niektóre są gwiazdami internetu. I chciałam pokazać taki wzorzec, który jest wspólny dla tych wszystkich kobiet, który powoduje, że osiągają to, o czym marzą. No i książka bardzo szybko stała się bestsellerem, a to spowodowało, że masa kobiet zaczęła przychodzić na szkolenie Kobieta Niezależna, bo to w 5 lat było ponad 15 tysięcy kobiet na żywo. No i w związku z tym później zaczęły przychodzić na wszystkie inne szkolenia, więc teraz jest tak, że 90% sali to są kobiety, 10% sali to są mężczyźni. Odwróciło się. Tak. I teraz jakbyś miała powiedzieć tak jeszcze, jaki jest wspólny mianownik dla tych kobiet, które osiągają sukces, albo ogólnie dla ludzi, tak by, które tam w książce wymieniasz? Jeżeli chodzi o te kobiety, no to oczywiście ogromna determinacja, takie racjonalne podejście do biznesu, do finansów, do życia. Nieustanny rozwój, one wszystkie nieustannie się rozwijają w tej swojej dziedzinie i chcą być coraz lepsze. Pracują nad sobą i nad swoimi przekonaniami, niektóre już mają to przepracowane. Pracują nad tym, aby rozwijać się cały czas, aby pracować nad wyższą stawkę godzinową i uwaga, nie mają poczucia winy, że pracują. Wiele kobiet ma poczucie winy, że pracuje, że się realizuje zawodowo albo naukowo. Kosztem rodziny, męża i dzieci. Bo mówi się im, że one się realizują kosztem właśnie rodziny, męża, dzieci i tak dalej. Mężczyźnie rzadko kiedy się mówi, że to jest kosztem rodziny. Nie, on się dla rodziny przecież poświęca, to nie? Tak. A kobieta kosztem rodziny się realizuje. I to jest właśnie ta różnica, więc to poczucie winy trzeba z siebie zrzucić, nie dać sobie go wkręcić. Kobieta niezależna to jest taka kobieta, która jest niezależna mentalnie, czyli podąża zgodnie ze swoimi wartościami i finansowo, czyli może w razie czego utrzymać samą siebie i dzieci i nie musi wchodzić w jakieś układy albo godzić się na pewne rzeczy, na które nie chciałaby się godzić, tylko dlatego, że musi, bo sobie nie poradzi sama finansowo. A wiele kobiet się na to godzi po prostu, dlatego że nie ma wyboru. Natomiast feministka, no to z mojej definicji, to jest taka osoba, która zakłada, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają równe prawa. I jeżeli skorzystamy z tej definicji, to ja jestem również feministką. Chodzi o to, że jeżeli ja jestem niezależna, ty jesteś niezależny, to możesz tworzyć związek i być wtedy w takiej współzależności słodkiej.
w takim partnerstwie. Ja też to tak widzę, natomiast mam wrażenie, że samo pojęcie niezależność i to jeszcze w przypadku kobiet kojarzy się, być może się kojarzy... Negatywnie. Nie, może nie negatywnie, ale może być obawa w tych kobietach niektórych, które mówią sobie, że one nie chcą być decydentkami, albo faceci mogą się bać, że ich kobiety staną się zbyt niezależne, a być może oni jakoś ekonomicznie na nie wpływają, albo czują, że mają nad nimi pewną kontrolę i być może nie chcą ich wypychać na ciebie, na to szkolenie, a tak jakby od wewnątrz to wygląda całkowicie inaczej, tak? Że to nie chodzi o to, żeby te kobiety buntować przeciwko całemu światu i mężczyznom, tylko bardziej, żeby dodać im siłę i taki fundament do tego, żeby były samodzielne. Tak, tak i żeby stworzyć też takie środowisko kobiet dla nich, w którym one będą czuły wsparcie i nie będą się tak wyróżniały na tle, w sensie, że nie będą jedną taką czarną owcą, ponieważ jak czasami przyjedzie kobieta na szkolenie, kobieta niezależna, strzelam, niech przyjedzie, skąd ty jesteś? Lublin. Z Lublina. No to ja byłam kiedyś w Lublinie, występowałam. No to załóżmy, jeżeli ona przyjedzie z Lublina do Warszawy na takie szkolenie i nie jest normą w Lublinie bycie kobietą niezależną, a już na pewno na przykład nie w jej rodzinie, pozdrawiamy Lublin, dajcie znać, jak to u was jest, no to wtedy jak ona wróci do domu, no to powiedzą jej, to co ty teraz będziesz, wojująca feministka, to już się chcesz ze mną rozwieść, to co ty teraz, męża nie potrzebujesz, albo kobiety inne będą jej mówić, że no, pojechała do Warszawki i tutaj teraz, wiesz, kozaczy, dziećmi teraz się nie będzie interesować, rodzina już jest dla niej nieważna, tylko karierowiczka. Mogą być takie przytyki i jeżeli ona będzie cały czas bombardowana takimi komunikatami, no to oczywiście, jeżeli jest super silna, to ona odpuści w ogóle, wiesz... Tak, ona musi mieć... Ale jeżeli tak. Nie, to fajnie by było, żeby znała też inne kobiety z tej społeczności, które powiedzą jej, okej, ja się spotykam z podobnymi wyzwaniami, to jest w porządku. Tak, ludzie muszą się do tego przyzwyczaić dopiero, tak jak na zawodzie. Bo oprócz wiedzy jakby, że ty jej uświadomisz, ale potrzebne jest też otoczenie, tak? Wspierające. Tak, i też działanie, no bo to takie trzy rzeczy, które gdzieś tam ja wymieniam zawsze, żeby przetransformować się z osoby, która nie inwestuje, do osoby, która może to robić tak naprawdę, może to robić na dużą skalę i to niekoniecznie zaczynając z pieniędzmi, bo wiele osób... bo moi warsztaty właśnie to robi to bez kasy i ja pokazuję właśnie, że jak wezmą wiedzę, nawet najlepszą na świecie, to bez tego otoczenia, o którym teraz ty mówisz, no nic sobie nie zadzą, bo wrócą do siebie i każdy mi powie, co zwariowałeś. Tak. No i trzeba być niezwykle silnym wewnętrznie, żeby wyjść ponad to. Właśnie, moje warsztaty kończy około 30% kobiet, czyli 70% to są mężczyźni, 30% są kobiety. I myślę, że głównie dlatego, że gdzieś tam pokutuje takie stwierdzenie, że do biznesu biznes powinni robić mężczyźni i te kobiety może trochę bardziej się tego obawiają. A prawda jest taka, że w biznesie często kobieta ma dużo więcej przewag. Nie mówię, że na każdym polu, ale ja widzę, że w niektórych biznesach na przykład ja mam sam wspólniczkę kobietę, która uzupełnia mnie o cechy, o kompetencje, o pewne rzeczy, których ja nie mam tak naprawdę. Więc sobie świetnie się uzupełniamy i widzę tą przewagę. Tak samo większość mężczyzn mnie ogląda, bo tak jakby kobiety trochę nie wierzą, a widzę też kobiety, które przychodzą, mówią, dzisiaj nic nie robię, jestem mamą tylko i chcę totalnie zmienić swoje życie, chcę zacząć inwestować i jakby jak ty ten mit obalasz, no bo ja nie jestem w tym ekspertem i chciałbym też, żeby te kobiety, które mnie oglądają też, bo wiem, że jesteście, tutaj pozdrawiam wszystkie kobiety, też spojrzały na to, że jakikolwiek biznes, czy to są nieruchomości, czy to, co was interesuje, jest zarezerwowane no, też dla wszystkich. Tak, każdy może. Myślę, że są pewne przekonania na temat nieruchomości albo inwestowania w nieruchomości i żyjąc trochę w tym świecie inwestorów, mogę się z Tobą podzielić tym, co mówią osoby, które gdzieś tam ze mną rozmawiają. Bardzo często kobiety mówią właśnie, że a, ja się na tym nie znam, albo mówią, a, trzeba mieć do tego dużych pieniędzy, żeby zacząć. No pewnie, żeby przyjść na szkolenie, też trzeba mieć jakieś pieniądze, więc wiadomo, kobieta się 5 razy zastanawia nad tym. Czasami jeszcze mnie informuje, że ona w ogóle to musi ustalić i uzgodnić. Wyobraź sobie, że rzadko kiedy mężczyzna, jak
kupuje u mnie konsultację czy szkolenie, to mówi, że on to jeszcze z żoną musi ustalić. On po prostu mówi, dobra, to ja to biorę, tyle to kosztuje, dobra, ja to biorę. I on podejmuje decyzję po prostu finansową. A bardzo często żona mówi, to ja to muszę jeszcze przedyskutować w domu, dlatego że najwyraźniej nie ma pieniędzy, którymi sama może zarządzać i podejmować takie decyzje. Może to nie są jej pieniądze, może zarabia mniej, dużo mniej od swojego partnera i nie wiem, potrzebuje jakiegoś pozwolenia albo coś takiego. No i jednak wciąż kobiety, jeżeli wybierają jakieś biznesy, jeżeli kobiety pojawiają się w biznesie, to jest najczęściej bycie samozatrudnioną w oparciu o swoją pasję. Czyli ona, nie wiem, jakieś dzierganie lubi i myśli sobie, okej, to ja sobie to zacznę robić. To jest dla mnie, bo to jest kobiece, tak? Tak, i ja sobie to na Instagramie, bez dużych inwestycji, zacznę to sobie robić. I tam sobie zaczyna powoli robić. Jakaś inna, nie wiem, coś po prostu innego potrafi stworzyć i bardzo często tworzą takie, wiesz, albo rękodzieło, albo tego typu biznesy, takie artystyczne, które no, mają bardzo małą szansę na to, żeby stać się wysokodochodowymi i skalowalnymi biznesami. Mam nadzieję, że po zobaczeniu tego odcinka bardziej się otworzą kobiety na inwestycje. Ja widzę takich wiele cech, które mają kobiety, na przykład empatię. Mają być może lepiej niektóre słuchają. Niż mężczyźni, tak? Takie cechy zarezerwowane bardziej dla kobiet, które pomagają, załóżmy, bardziej w inwestowaniu, no bo ja jestem bardziej taki konkretny. Niektóre są bardziej ostrożne, tak. Wiesz, ja tego tak aż bardzo nie upraszczam, że mężczyźni i kobiety się w tym różnią, kobiety i mężczyźni w tym różnią, ponieważ ja mam męża, który jest bardzo empatyczny i można nawet chyba powiedzieć, że bardziej ode mnie w niektórych sytuacjach, albo spokojniejszy ode mnie w wielu kwestiach, więc ja tego tak nie upraszczam, natomiast jestem przekonana, że kobieta może sobie z tym poradzić po prostu, bo ona nie ma nosić ciężkich po prostu pustaków na budowie, tylko no, akty notarialne ma podpisywać. Inwestor też ma tego nie robić. I teraz jest tak dużo przekonań, które mnie blokowały, żeby wejść w ten biznes, bo ja też nie miałem kapitału, jak wchodziłem. Nie miałem też znajomości, nie znałem ani jednej osoby, nie wiedziałem, co jest księga wieczysta i mi te same wszystkie rzeczy blokowały. Dokładnie. Ale też... no, powiedzmy, nie blokowało akurat, tak? Ale no, wiem, że to gdzieś tam siedzi głęboko. I chciałem się zapytać jakby o twoje inwestycje w nieruchomości, bo wiem, że też inwestujesz różnie. I ciekawy jestem jak, bo nie mam pojęcia, nigdzie tego nie znalazłem, nie słyszałem o tym, przygotowując się do tego spotkania. Jak ty inwestowałeś dzisiaj, kiedyś? Jak ty teraz inwestujesz? Jakie masz podejście do lokowania wyżek finansowych? To tak, po pierwsze od momentu, w którym mogliśmy, bo żyję w małżeństwie, mogliśmy sobie pozwolić na to, aby zacząć inwestować, no to pierwsze pieniądze, kiedy jeszcze nie było żadnych jakichś takich szkoleń na ten temat, to wtedy, kiedy pojawiły się pierwsze pieniądze, to po prostu kupiliśmy działki na Mazurach, bo stwierdziliśmy, no na Mazurach, no to zawsze tam ktoś będzie chciał coś, więc kupujemy działki i po prostu, żeby te pieniądze nie leżały, żebyśmy tego przypadkiem nie rozwalili, nie kupili jakiegoś lepszego samochodu albo czegoś, to po prostu wbijamy się w te działki. I to był taki pierwszy pomysł na zasadzie leży, jeść nie woła. Lokalizacja jest bardzo dobra, bo to, że 3 razy lokalizacja jest kluczowe, no to już wiedziałam, więc mówię, dobra, no to od tego zaczniemy. Oczywiście to nie było najszybsze pomnażanie majątku, ani nic takiego, to po prostu było ulokowanie pieniędzy i macie te działki dalej? Czy... Tak, te działki mamy dalej i nie planujemy ich na razie sprzedawać nawet. I później dopiero zaczęliśmy się zastanawiać i bardziej interesować tym wszystkim i kolejno myśleć o jakichś inwestycjach, ponieważ ja wtedy byłam bardzo zapracowana też i nigdy nie chciałam chodzić wokoło tych inwestycji, chciałam tylko, żeby one zarabiały, to zaczęłam szukać jakichś takich opcji inwestycyjnych, w których na przykład można wejść do spółki komandytowej jako jeden z inwestorów przy jakimś większym projekcie i po prostu zainwestować te pieniądze. Pasywnie bardziej. Tak, pasywnie. No i wtedy na przykład tam na Brzeskiej, kiedyś w Warszawie była taka inwestycja realizowana, gdzie trzeba było nazbierać 8 milionów z iluś tam inwestorów, kupić kamienicę, to Macmillan wtedy realizował, odrestaurować ją, wyremontować, to tam trwało, nie pamiętam, może 2 lata, a kolejno można było te pieniądze wyciągnąć, ale ja już wtedy wiedziałam, że nie chcę tych pieniędzy wyciągać, bo co ja będę z nimi robić, ja chcę to wyciągnąć i nie wiem, lokal, w lokalu albo w czymś takim.
więc... Czyli kupiłaś po prostu na preferencyjnych warunkach pewnie? Tak, no jako pierwsza, więc wiadomo, mogłam sobie wybrać, że to ma być na pierwszym piętrze, z balkonikiem i tak dalej. No. Dalej masz ten lokal? Nie, później teraz go sprzedaliśmy go. Akurat ten lokal to było zabawne, ponieważ to był mój taki, ja nie jestem zawodowym flipiarzem, fliperką zawodową, ale to był po prostu deal życia, ponieważ akurat przy tym lokalu to my zainwestowaliśmy 100. Wybraliśmy lokal i tam trzeba było coś dopłacić, więc to wyszło coś około 160-180, a później rok później sprzedaliśmy go za 357. Więc to była taka, no, takie po prostu przebicie cudowne. Jak dla kogoś, kto się w ogóle na tym nie zna i oczywiście nie poszedł na najtańsze materiały, tylko wręcz najdroższe i w ogóle to tak robił, a w międzyczasie to było wynajmowane. Rynek jeszcze pomógł też, prawda? Tak, rynek też pomógł, ale no sprzedać kawalerkę 23 metry naprawdę za 357 to trzeba umieć. No i to akurat fajnie szło. W międzyczasie kupowaliśmy też inne mieszkanie na wynajem. Ja też kupiłam pod swoje działalności gospodarcze lokal, żeby... W Warszawie, tak? W Gliwicach mam biuro, żeby tego nie wynajmować, żeby to było. Jak kupowałam w kamienicy takiej pięknej, fajnej też od dobrego dewelopera kupowałam lokal, no to akurat tam pani powiedziała, że a mają tutaj jeszcze na drugim piętrze drugie takie mieszkanko, to ja mówię, a to też wezmę, bo to akurat się jakiemuś piłkarzowi wynajmie, ale potem się okazało, że na przykład w Gliwicach bardzo dobrze na Bookingu lecą te nieruchomości, w sensie się wynajmują i takie mieszkanie tam 50 metrów, które można wynająć w porywach za trójkę, tak wiesz, na stałe, to ono przynosiło gdzieś około 7 tysięcy dochodu miesięcznie poprzez Booking. I nie było już po kosztach, bo my tam mieliśmy firmę sprzątającą i taki elektryczny zameczek, który tam wiesz, wszystko się samo robiło. I ponieważ to było w tym samym miejscu co biuro, to też osoby z biura od nas mogły trzymać nad tym kontrolę. One tam nie sprzątały, ale trzymały kontrolę, nikt tam do mnie nie przychodził i ja nie musiałam się zastanawiać, czy jest papier toaletowy w tym mieszkaniu, bo tego robić nie chcę, bo to jest po prostu wtedy dodatkowa praca i a to ja bardzo dobra relacja między czynszem a wartością, no bo w Gliwicach te mieszkania nie są najdroższe w Polsce, tak? Na Śląsku ogólnie są niedrogie nieruchomości, w stosunku do dochodów nawet, a 3000 to jest bardzo dużo jak za mieszkanie 50-metrowe. Tak, ale to jest centrum, ja generalnie lubię kupować takie mieszkania, wiesz, które sama bym chciała coś z nimi później zrobić. Oczywiście też jakaś tam, za każdym razem to jest co inna inwestycja. Jasne. Ale ja muszę się przerwać. Wiesz, że ja na przykład ja uczę zawsze, żeby tego nie robić w ten sposób, prawda? Bo być może twoje potrzeby są takie, jakie ma rynek, albo jakby trafiasz w to. Ale mogłabyś mieć zły gust, prawda? Osobisty. Tak. I teraz, jeżeli byś, to, co tobie się podoba, może rynek tego później... A nie, no to nie chodzi o to, że ja tak robię, wiesz, pod swoje, jak królowa, złote klamki i tak dalej. Chodzi mi o to, że jeżeli... To jest jakiś taki kurs, można powiedzieć, że ja uważam, że to jest dobrze, tak? Jeżeli chodzi o lokalizację i takie rzeczy, to jak najbardziej, prawda? Ale często właśnie przy wykończeniu ludzie odlatują. A nie, to takich rzeczy nie robię. I złote klamki właśnie, granitowe blaty. I fioletowe jakieś po prostu ściany, bo akurat im się podoba. Nie, to jest robione w takim stylu, żeby to się prawie każdemu podobało i żeby każdy się czuł tam dobrze. To mam świadomość, że moje prywatne, wiesz, preferencje, to jest coś innego. No najgorsze to jest robić to jak dla siebie po prostu, bo wtedy już się traci kontrolę nad budżetem. Tak. Wiadomo, a jak ty dzisiaj byś inwestowała? W sensie, jak dzisiaj myślisz o inwestycjach, mając nadwyżki, to o czym dzisiaj myślisz? Dalej o działkach, czy dalej o mieszkaniach? Nie, teraz myślę o tym, żeby... bo inwestuję nie tylko w nieruchomości. Generalnie udostępniam pieniądze ludziom, którzy mają czas i umiejętności pomnażania ich. Czyli na przykład jeżeli robię flipy, to wchodzę jako inwestor w te flipy. Jako pasywny. Tak, czyli, no ale jeżeli to oglądają osoby, które są na początku, to po prostu daję pieniądze i później dzielimy się zyskiem. Natomiast znajdowaniem tego, obsługą, sprzedażą i wszystkim innym... Robią inne osoby, które gdzieś tam za tym chodzą i... Tak, które po prostu to jest ich zawód, nie? No tak, ja mam tak samo w moim funduszu też, ja udostępniam kapitał na konkretnych warunkach i się dzielimy zyskiem. Dokładnie. Wchodzę też w różnego rodzaju jakieś spółki, które albo budują, po prostu kupują działkę, jakaś tam spółka deweloperska, coś będzie budowała i potrzebuje po prostu środków.
Oczywiście, że kupujemy nadal nieruchomości, ale zawsze to jest taka dobra lokalizacja i wykorzystuję to, jakby łącząc takie swoją sytuację biznesową i swoje interesy do tego. Mhm. Czyli strzelam. Tak. Znaczy nie tyle. Mhm. Załóżmy, jeżeli jestem trenerem i mam firmę w Gliwicach i z tych Gliwic dwa razy w miesiącu jedziemy do Warszawy jako zespół pięcioosobowy prowadzić szkolenia, to ja sobie liczę i mówię, ok, my wydajemy na hotele miesięcznie piątkę. Żeby to wszystko zorganizować. W tej Warszawie, tak? W tej Warszawie. To jest bez sensu, tak? Dajmy tutaj jakieś 500 000, kupmy jakieś 50 metrów na Mokotowie, w dobrej lokalizacji, wszystko fajne, wyremontujmy to, to wyjdzie 700 i po prostu będziemy tą piątkę do przodu, a w międzyczasie, jak nas tam nie będzie, dajmy to agencji nieruchomości, niech oni to na krótki termin wynajmują. Więc nie dość, że mamy piątkę z przodu, to jeszcze dodatkowo tam jakieś około 2000, czasami 3, w zależności od tego, jak często my byliśmy, wpadało jeszcze z tych nieruchomości. Ja myślałem też tak dokładnie tylko w kontekście hotelu na przykład, bo ja też na przykład jak wynajmuję salę szkoleniową, to też wynajmuję hotel, ludzie tam się meldują i ja patrzę za salę, plus jeszcze za inne rzeczy. Natomiast jakby przy nieruchomości takiej, jak ty masz, to jest bardzo bezobsługowe, to jest można oddelegować, a hotel to już jest tyle ludzi co pokoi, to jest kadra, którą trzeba zarządzić tak naprawdę i jeden zły menadżer potrafi jakby zmniejszyć rentowność o połowę tego biznesu całkowicie, więc jakby uznałem, że ja nie chcę mieć tego na swojej głowie, wolę mieć to na przykład w 40 lokalach niż w 40 pokojach w tym hotelu. Tak. Mimo tak, tego, tak, że sam bym dostarczył temu obiektowi zleceń. Tak. Tak. Ale dzisiaj nawet na Mastermindzie rozmawialiśmy o tym, że czasami jest taka pokusa, jak już coś masz, mówiąc po śląsku, pochytane biznesowo, żeby jeszcze w coś wejść. Bo czujesz, że tam, wiesz, dobrze można zarobić albo dobrze można zaoszczędzić. Tylko pytanie, czy ty w swojej branży w tym samym czasie nie zarobisz o wiele więcej? Ja już parę razy w taką pułapkę wpadłem i parę razy się nauczyłem na swoim błędzie, że nie wszystko warto angażować, nie tylko kapitał, bo ten kapitał to jest jedna rzecz, ale przede wszystkim ale czas, siebie i tak, czas. I energię i wiele takich biznesów jest, gdzie one wyszły dobrze, natomiast stosunek czasu, zaangażowania, energii całej do całości jest znikomy. Tak, znikomy, dlatego trzeba patrzeć na to globalnie. Ja sobie mam tutaj karteczki, nie wiem jak ty to robisz, ale ja mam takie karteczki, gdzie sobie naklejam biznesy, jakby przychody z tych biznesów i korzyści z tych biznesów i jakby wartości dla mnie, które są poza finansowe i na przykład ustawiam sobie w kolejności w moich priorytetach, w hierarchii, ale nie tylko pod kątem finansów, tylko też pod kątem co ja chcę dalej robić i tam pcham po prostu świadomie energię, więcej energii. To ja nie mam takich karteczek, ja mam rachunkowość. Prowadzimy rachunkowość zarządczą, więc w biznesie u nas widzimy, co, jak nam się spina, mówiąc tak wprost, i co nam się najbardziej opłaca. Ale też na tym etapie, na którym jestem, no już nie pracuję tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Ten początek to jest oczywiście po to, koncentrowałam się tylko i wyłącznie na tym, żeby zarobić, żeby się usamodzielnić, żeby zarobić na studia. To było kluczowe. Ale potem im dłużej się żyje i pracuje, ja 21 lat prowadzę firmę, no to też czasami się pojawiają jakieś takie akcje pod tytułem przyjemność. Coś mi po prostu sprawia przyjemność, ja to będę robić, bo tak. I co to było na przykład ostatnio? No na przykład ostatnio jest coś takiego jak Strefa Piękna RBC w mojej firmie, czyli na stronie mojej mogę zrobić reklamę, co nie? Pewnie. kamilarowińska.pl. No są książki, są szkolenia, tego typu rzeczy, ale ponieważ mam słabość do różnych takich pięknych rzeczy, to zawsze tak marzyłam, że te kobiety, które się ze mną rozwijają, to że będą miały porządną, piękną, skórzaną torbę minimalistyczną na dokumenty, na laptopa, albo jakiś tam, wiesz, ze złotym 24-karatowym po prostu rantem, filiżaneczkę ceramiczną i tak dalej. To są takie, wiesz, detale, na których się nie zarabia. To są takie pierdoły. To nie są jakieś pieniądze po prostu, dla których warto w ogóle tą filiżankę wybierać i szukać. To, tak, ale słychać w głosie satysfakcję, że dałaś coś tym kobietom, które... A mnie to cieszy, mnie to bawi. Projektowanie tego, współpraca z Małgą Kotlonek, z marki Goshiko, świadomość, wiesz, bo ten pomysł też się narodził w pandemii,
kiedy dowiedziałam się, że jedna z moich klientek, czyli Marka Gusiko z Małgokotlonek, oni dużo sprzedawali toreb i torebek na lotniskach. Mhm. Wiadomo, lotniska zdechły. No i jest szwalnia, jest wszystko, no ale ten biznes stoi, tak? Masa kobiet po prostu, wiesz, gotowych do szycia, ale nie ma czego szyć. I tak mówię, wiesz Małko, może to jest dobry czas, żebyśmy zrobili te gadżety takie ładne, akcesoria biznesowe. Mhm. Ja mam czas, nie jeżdżę teraz na szkolenia, zróbmy coś. I tak po prostu to poszło. I mój zespół się śmieje, że to jest taka moja fanaberia i że tam po prostu Kamila sobie musi, wiesz, wymyślić tam jakąś raz na pół roku filiżankę albo piękny planer, bo w brzydkim się źle planuje. Wiadomo, w brzydkim nie wychodzi nic. Tak, i w ogóle musi być ze złotymi tymi, co nie? Jakimiś tam wykończeniami kartek i no taka słabość. W ogóle jak podpiszesz długopisem za 50 groszy, to żaden biznes nie wyjdzie. Tak, tak. Nie, tak. Oczywiście żartujemy sobie. Tak, to są żarty. Tak, nie ma żadnego znaczenia, absolutnie. I ja podpisuję, co mam pod ręką często. Oczywiście tak. Lubię mieć takie dobry długopis. Fajnie jest mieć dobry długopis i w ogóle. Ale jak nie mam go pod ręką, to nie płaczę też. Bierzesz prawda. Po tak, prostu tak, cokolwiek, jakąś tak, jednorazówkę, tak, wiesz, z BP i też piszesz na akcie i... Tak, i wszyscy są zadowoleni. Więc u mnie to jest tak. Najpierw są wysokie życiowe wartości, potem jest wysoka stawka godzinowa, czyli robię to, do czego jestem najlepiej powołana, co jest najlepszym wykorzystaniem mojego czasu zawodowo. Później jest niska stawka godzinowa, bo tam czasami... trzeba robić rzeczy, za które się może bierze mniej pieniędzy, ale one ostatecznie też są dobrym wykorzystaniem twojego potencjału zawodowego. No i kolejno to jest wartość taka zerowa, czyli wiesz, do niczego cię to nie prowadzi, ani na poziomie wartości, ani na poziomie biznesu, ale czasami się ludzie tym zajmują. Właśnie ta stawka godzinowa mi się tak negatywnie kojarzy, wiesz, bo jakby ja rozumiem, to jest punkt odniesienia pewien. Tak. Jakby ja mam takie dwie teorie na ten temat. Jedna to jest taka, że ja nie robię nic, co jest mniej warte niż mój czas, czyli przeliczam sobie, ile ja zarabiam na godzinę, mimo tego, że za godzinę nikt mi nie płaci. No tak. I na przykład jak jest coś do zrobienia, czego nie lubię, to po prostu delegowuję. Jak się zarabia bardzo dużo, no to wszystko trzeba oddelegować, nagle się okaże, poza rodziny i tak dalej, prywatnych spraw. Ale druga sprawa, że na przykład to jest taka trochę pułapka, ta stawka godzinowa, bo jakby ktoś mówił, że ja zarabiam tyle za godzinę i chciałbym zwiększyć swoją stawkę godzinową, to ja bym mu powiedział, to mi się tak ciśnie na język takiej osobie, ja bym był doradcą czy jakimś trenerem w tym zakresie, to bym powiedział, postaraj się myśleć nie w stawce, w stawce godzinowej, tylko w kwestii wartości, którą dostarczysz. Wtedy ta jakby ilość twoich godzin podzieloną przez przychód będzie dużo większa, czyli postaraj się wykreować większą wartość. Czyli jak mój pracownik mówi, chce podwyżkę, tak? Bo stawka godzinowa poszła do góry, a ja mówię, no to co zrobiłeś, żeby jaką większą wartość wykreowałeś, mierzalną, za którą mogę więcej zapłacić, bo ja bym wolał zapłacić więcej za wartość, a nie za roboczą godzinę czyjąś, tak, prawda? Tak, tak. W odniesieniu do sytuacji, więc... Jakby... Tak. Natomiast no, jeżeli zwiększysz wartość, no to automatycznie twoja stawka godzinowa wzrośnie. Podam ci przykład, no są po prostu... jak będzie to powiedzieć? O, jechaliśmy koło gabinetu stomatologicznego. Bardzo, bardzo... Mało skalowalny. Wiesz co, no ale da się, znaczy w takich naszych tych, to tak, mało skalowalny, musisz kilka klinik otworzyć, ale też potrafi być bardzo dochodowy. No pewnie. Bardzo często w gabinetach, bo kilka razy byłam takim coachem, który, wiesz, pomagał takiej klinice czy gabinetowi zwiększyć sprzedaż i w ogóle. Albo obserwowałam, jak pracują z pacjentem, z klientem, żeby on był faktycznie pacjentem, który będzie zadowolony, zdecyduje się na współpracę dłuższą, to często obserwuję kobiety i mężczyzn. No i tak, mężczyzna oczywiście, jak idzie na medycynę i później wybiera stomatologię, specjalizację, no to bardzo często się zastanawia, okej, dobra, no to co tam, no implanty, co nie, implantologia albo, nie wiem, jakieś protetyka i kombinuje po prostu, żeby to było coś, co jest, wiesz... Dochodowe. Duże przełożenie na pieniądz. A kobiety na przykład czasami idą w takim kierunku, że o, to ja bym tam chciała borować tym dzieciom te ząbeczki, co nie? No kurde, plomba, po prostu wypełnienie dla dziecka kosztuje chyba 300 zł, a się pół godziny musisz nagadać z balonikiem, a kolejne 15 minut, wiesz, lecisz. A im w tysiącach, prawda? Dokładnie. I chodzi o to, że
okej, to jest w porządku. Jeżeli nie chcesz dużych pieniędzy, to jest w porządku po prostu, ale ważne, żeby sobie zdawać z tego sprawę, czy to, co ja robię aktualnie teraz zawodowo, to czy to jest najlepsze wykorzystanie mojego potencjału, mojego czasu. Moja siostra właśnie taką pułapkę wpadła, bo miała, naprawdę bardzo dobrze się uczyła, w odróżnieniu do mnie miała same piątki, pasek, jakby nie miała żadnej czwórki chyba nawet. No. I poszła na farmację. I teraz, co, jest panią w aptece? Jest panią w aptece i jakby to nie jest jeszcze złe, że ona pracuje w aptece jako farmaceuta, prawda? Natomiast jej dochody dzisiaj są dwa razy mniejsze, albo o nie wiem, 30% mniejsze niż wszyscy, którzy u mnie pracują w firmie. I teraz, a ja nie zatrudniam farmaceutów, to były trudne studia, 5-letnie, wystarczyło, żeby skończyła medycynę, gdzie zrobiłaby to z taką samą łatwością, jak tą farmację, rok dłużej by się uczyła i tam by na stażu dostała więcej, jako 20-kilkuletni stażysta dostałaby więcej niż ma po 10 latach pracy w aptece. To prawda, ale zwróć uwagę na to, że mężczyźni o tym częściej myślą, ponieważ społeczeństwo wymaga od mężczyzny, że on będzie zarabiał pieniądze. Będzie filarem, i w ogóle tam po prostu dom wybuduje, jeszcze nie wiadomo, drzewo posadzi, coś tam. A od kobiety się tego nie wymaga. Społeczeństwo od kobiety najczęściej wymaga, żeby była dobrą matką, dobrą żoną, i żeby ładna była. Tak, no. I spełniona, tak. Więc ona teraz jest w takiej pułapce, nie ma co za bardzo zrobić, bo już jakby ciężko jej się cofnąć i skończyć tą medycynę, chociaż to jest dalej realne, ale jest takiej trochę pułapce, bo w ogóle jest jakby bardzo duża podaż absolwentów Akademii Medycznej czy Uniwersytetu i tak naprawdę wyceniają tą pracę podobnie do osób, które pracują na przykład w kasie na stacji benzynowej. Mm-hmm. Więc to jest taki paradoks. Ma mniej niż 30 lat, czy więcej? Więcej niż 30, tak? 30 kilka ma lat. Także, oczywiście ona może się zmienić wiele rzeczy, prawda? Natomiast gdzieś tam widać, że źle zainwestowała, ale musi zrobić pivot, czyli musi po prostu przekroczyć. Tak, musi się zastanowić, wiesz, nie będziemy twojej siostrze tutaj układać życia bez jej zgody, co nie? Ale jakby oglądała, to ja bym jeszcze temat medycyny machnęła, jak się tak dobrze uczy. Tak. Bo może jednak, albo przynajmniej niech aptekę otworzy, bo jak ktoś chce aptekę otworzyć, to potrzebuje jakiegoś farmaceuty jako wspólnika, tak, z tego, co ja parę razy o tym myślałem, tylko to nie jest najbardziej intratny biznes. On się jest dochodowy w momencie, w którym ma się sieć i jakby się ma efekt skali, a jeżeli się robi taką manufakturę, małą aptekę lokalną, to wtedy tak naprawdę to się ledwo spina. To jest na zasadzie mieć aptekę, żeby mieć aptekę, a nie żeby... Ale te studia pewnie jeszcze mogą jej się przydać w jakimś innym zawodzie. Na pewno farmaceuta może pracować jeszcze gdzieś indziej. W firmie farmaceutycznej, tak? Tak, niż tylko właśnie... Ale to jest kwestia lokalizacji, bo wyobraź sobie, że... To trzeba się przeprowadzić. No właśnie, pod miastem, czyli na małych miejscowościach, bardzo małych miejscowościach, płacą dwa razy tyle niż w dużym mieście wojewódzkim. Okay. I to jest paradoks taki, że to jest prawa rynku, prawda? Tak. Tak. Siostra zrobi to, co uważa. W każdym razie gratuluję, zazdroszczę. Miałam paski, ale tylko w podstawówce, później już nie. Później no właśnie, 4-3. Ja też. 4-3, to średnia 4,3. To nie jest 3, bo ja zdawałem ledwo często z klasy do klasy i miałem naprawdę problem. Byłem jakby przeciwieństwem mojej siostry na wielu płaszczyznach i źle się uczyłem i z polskiego też często nie zdawałem, mimo tego napisałem 3 książki. Nie tyle się źle uczyłeś, co po prostu się nie uczyłeś. To się nie uczyłem, ale jednak wymawiano mi przez całe życie, że jestem głąbem, że, że nic nie potrafię, że nikt nie widział potencjału, który mam w sobie tak naprawdę i dopiero sam w niego uwierzyłem, jak zaczęło mi wychodzić, tak naprawdę. Tak, tak, tak. No bo to były jeszcze te czasy, w których, wiesz, umiejętność nauczenia się na pamięć jakiejś określonej treści była w cenie. Ale chyba dalej są takie czasy. Nie. Gdzie tak. Znaczy, wiesz, ja mam dwójkę dzieci w wieku szkolnym. Jedno ma 8 lat, drugie 16. I oczywiście dbam o to, żeby zdawały z klasy do klasy i to nie jest mi obojętne. Ale świadomie myślę, że kierujesz jakby ich rozwojem. Tak, ale kieruję ich rozwojem bardziej, po pierwsze wybieram im szkoły, akurat prywatne, ale nie takie prywatne tylko dlatego, żeby były prywatne, tylko takie szkoły, w których kładzie się nacisk również na myślenie, a nie tylko i wyłącznie na zapamiętywanie. Czyli na prace kreatywne, na myślenie krytyczne, na odnajdywanie jakichś swoich pasji, talentów, budowaniu na nich,
mój syn chodził najpierw do szkoły polsko-angielskiej w Warszawie, później do europejskiej w Belgii, teraz w Gdańsku do brytyjskiej, czyli taki bardzo duże spektrum różnych tak. szkół. Młodszy chodził do francusko-angielskiej, do brytyjskiej i teraz chodzi do Montessori. I to są naprawdę świetne szkoły, które kładą nacisk tak. na dziecko, a nie tylko i wyłącznie na to, czy ono się nauczy. W takiej szkole jest inne podejście całkowicie, prawda, do nauki, no, tak. ale mówiąc o takim systemie edukacji, który mamy publicznym, no to właśnie mi chodziło bardzo o tym, bo ja nie miałam takich możliwości, żeby... Też nie miałam, no chodziłam tak, tu tak, normalnie. Jakby, więc można wszystko odwrócić, tak. to co ci zaszczepią. I teraz chciałem cię zapytać, bo też mam dziecko i chciałem ciebie zapytać, jaka jest twoja rada pod kątem edukacji własnego dziecka, żeby też je nie przeedukować, żeby też je nie, jakby, jakich błędów nie popełniać w kierowaniu edukacją dziecka w kontekście tego, żeby no, nie narzucić mu za dużo obowiązków, za dużo zajęć dodatkowych i tak dalej, ale z kolei też nie dać wolnej ręki, żeby jaki jest balans w tym wszystkim i co byś dała, jaką radę byś dała ojcu trzyletniego dziecka w kontekście jego przyszłej edukacji, taką złotą radę albo zestaw rad, bo sam się zastanawiam nad tym, jak pokierować jego edukacją tak, żeby go nie zepsuć z jednej strony, ale z drugiej strony, żeby dać mu, bo to, co ja mogę dać najcenniejszego, to nie moje pieniądze, ale jakby moja wiedza. Wartość. Tak, czyli jakby moją obecność, wartość, ale też i mój taki mentoring, edukację, moje dobre przekonania, które mam, które mnie wspierają, których on w szkole ani z otoczenia ani nie weźmie. Jeżeli chodzi o dzieci, to ja bardzo polecam kobietę, która się nazywa Anna Piaseczna i tobie i innym prowadzi firmę Free Mind of Child i bardzo mocno nad tym pracuje, aby dzieci były mocne mentalnie. I moim zdaniem w dzieciach teraz na kompetencje jutra, które będą potrzebne, trzeba zbudować bardzo silnie ich mentalnie i do tego, aby oni byli niezwykle elastyczni, potrafili się odnajdywać w nowych warunkach, ponieważ kiedy oni dorosną, te nowe warunki ciągle będą się pojawiały. My nie wiemy, co będzie. Tak, tak, ale będzie na pewno wciąż inaczej. Ja już teraz po swoich dzieciach widzę, że im bardziej one są elastyczne, tym więcej na tym korzystają, ponieważ wielokrotnie będziemy zmieniali zawody, miejsca zamieszkania i wszystko. I trzeba się po prostu umieć w tym odnaleźć. Ja jestem zachwycona tym, w jaki sposób uczy na przykład Montessori. Nie wiem, czy jest w Lublinie. Jest. A tak, bardzo duży nacisk kładzie na wartości, na odpowiedzialność, na takie bycie razem, wspieranie się wzajemnie, na różnorodność, tolerancję, poszukiwanie talentów dzieci, ich mocnych stron i rozwijanie ich. No zmartwię cię, że i tak wszystko możesz zrobić najlepiej, a i tak wyjdzie, jak wyjdzie. Bo wiesz, czasami tak po prostu jest. Rodzice dają wszystko tym swoim dzieciom, no i a potem się okazuje, że kurde, są takie niezahartowane. Czasami za dużo. Tak, nie miały determinacji i mają. Ja jestem raczej z tych, który by raczej zahartował, bo ja jestem osobą, która doszła do czegoś przez to, że czegoś nie miała. Gdybym się urodził w rodzinie, gdzie wszystko miałem pod nos podstawione, to nie byłbym tego głodu, nie byłbym tego pragnienia sukcesu i jakby niezależności i też jakby tak ty miałaś, na początku mówiłaś, że takiego poczucia stabilności finansowej, może nie pragnienia bogactwa, no bo ja zawsze chciałem być zamożny, bo nigdy nie byłem, ale ta stabilność to jest taki luksus, który jest luksusem tak naprawdę, że nie musisz się martwić, zastanawiać się, czy patrzeć na cenę, jak bierzesz coś w sklepie. Do ręki, tak, no to oczywiście to też mi sprawia przyjemność, natomiast no jak się ma Porsche, to ja tak na przykład mam, że ono wystarczy, co nie? Że już nie muszę po prostu cisnąć, żeby helikopter jeszcze kupić, bo nie potrzebuję. Więc każdy tą zamożność gdzieś indziej będzie ustawiał i dalej będzie krążył. Mam znajomego, który on chce mieć firmę, która będzie miała miliardowe po prostu obroty i ta milionowa go nie interesuje, tak? No właśnie, teraz ja też kiedyś tak miałem i na przykład na bazie moich dwóch wspólników, dwóch kolegów, na bazie ich doświadczeń i można być ich perpetii różnych, gdzie mieli bardzo duże biznesy i niektóre rzeczy mi nie wyszły i można powiedzieć, że stracili więcej niż mieli, niż poziom wyjściowy, z którego startowali, bo zbyt dużo chcieli na jeden raz i tak naprawdę spadli do poziomu niższego niż kilka lat wcześniej. Także, tak, ale podnoszą się już? Oczywiście, że tak, podnoszą się, natomiast jakby zobaczyłem, że większość ilość milionów czy inwestycji nie daje już jakby żadnych korzyści z tego, tak naprawdę, poza tym, że ego. Były kiedyś takie badania, że bodajże taki poziom szczęścia powyżej 15
15 tysięcy euro miesięcznie to już jakoś się nie zwiększa. Oczywiście to jest bardziej wygodne życie, ale czasami zmęczyć się albo zmyć sobie po prostu naczynia odręcznie, to też może być dobra medytacja, więc niektórzy tak marzą, żeby wiesz, mieć służbę, żeby wszyscy wszystko za nich robili i żeby tak po prostu wszystko się samo robiło, no i co ty potem będziesz robić, co nie? Ile można odpoczywać, siedzieć pod palmą i w ogóle nie wiem co robić, relaksować się i masować, bo człowiek chce tworzyć. Więc wracając do dzieci. Ja osobiście stawiam na wartości, na taką konsekwencję i uczenie po prostu dzieci, w jaki sposób ja sobie radzę z życiem, dlaczego tak postępuję. Kiedyś mój starszy syn, jak miał 7 lat, to my nie mieliśmy domu i w jego szkole większość dzieci miała, jego kolegów, miała dom jednorodzinny, a my mieszkaliśmy w mieszkaniu. I mój syn kiedyś przyszedł i mówi: mama, a dlaczego my nie mamy domu jednorodzinnego, tylko mieszkamy w mieszkaniu? A ja mówię: no, jakby potrzebujemy tego domu, potrzebujesz, nie wiem, więcej przestrzeni? On mówi: nie, no, ale wszyscy moi koledzy, oni mieszkają w domach. I mówię: wiesz, synu, no, to już nie bywa. Czasami ludzie po prostu mają więcej pieniędzy niż my, może być ich na to stać. Czasami mogą mieć tyle samo albo mniej, ale wydali najpierw na dom i, nie wiem, nie jeżdżą na wakacje, inaczej dysponują tymi pieniędzmi. Albo na przykład nie inwestują, albo mają duży kredyt. Dla nas na chwilę obecną najważniejsze jest inwestowanie i pomnażanie majątku i za parę lat kupimy dom. No i on mówi: aha, no dobra. I miał 7 lat, ale on teraz, jak ma 16, on bardzo rozumie nasze decyzje biznesowe, wiesz? I bardzo często nawet o tym rozmawiamy. Bo to obserwuje, prawda? Tak, i się pyta: a co kupiłaś? Ja mówię: no tam coś kupiliśmy. A za ile? A za tyle. Aha, no dobra. A czemu za tyle? Wiesz, i tam się interesuje. A tam w Belgii zamierza się wynajmować? Tak, na chwilę obecną będziemy wynajmować, będziemy sprzedawać dom w Gdyni. I to powiem ci, że to mi pokazało pewną taką różnicę właśnie mentalną ludzi. Słuchaj, sprzedajemy dom w Gdyni, załóżmy, że go będziemy sprzedawać za około, no nie wiem, ostatecznie, ale strzelam w 3,5 miliona. No i taka pani do mnie ostatnio pisze: pani Kamilo, czemu pani sprzedaje ten dom? Czy nie lepiej sobie go zostawić? Bo jeszcze pani przecież może za parę lat wrócić do tej Gdyni. Albo będzie sobie pani przyjeżdżała na wakacje do Gdyni. I tak sobie siedzę i myślę: dobra, 3,5 miliona w ogóle, no jak będę przyjeżdżała sobie na wakacje, czyli mam 3,5 miliona po prostu tak postawić, niech sobie stoi i w ogóle czeka, bo ja sobie chcę przyjechać po prostu na miesiąc nad morze. Przecież jak ja sobie będę chciała przyjechać na miesiąc nad morze, to ja zapłacę, no nie wiem ile. W najdroższym hotelu nie zapłacić ułamek tego, co no, to ogóle, ten kapitał by zarabiał. 10 tysięcy, 20 tysięcy, no nie wiem ile. Jeżeli ja to przecież 3,5 miliona zainwestuję, no to będę miała... Przy 10% stopy zwrotu, tak, to masz prawie milion złotych, tak. Nie, milion, nie. 10% od 3 milionów to jest 300 tysięcy złotych, tak? Tak. Więc 300 tysięcy to jest różnica między 300 tysięcy a kosztem wynajęcia najpiękniejszego mieszkania. Za 300 tysięcy to można spędzić miesiąc nad morzem, co nie? Można nawet spędzić w Monako. Tak, no i sobie tak myślę: kurczę, ludzie naprawdę nie liczą, po prostu nie liczą. Zbyt emocjonalnie podchodzą do takich rzeczy, bo ja wolę go sprzedać, zainwestować te pieniądze gdzieś w Polsce jeszcze, bo tutaj te stopy zwrotu są większe. Na razie wynajmę apartament albo dom w Belgii. Bo na przykład, jeżeli bym go chciała kupić w Belgii, to będzie kosztowało to 10 milionów, ale jeżeli będę go chciała wynająć, to będzie to kosztowało pomiędzy 3,5 a 4 tysiące euro, co stanowi na tyle niezliczny procent, że lepiej jest go wynająć i ja zaoszczędzę, jak go wynajmę. Ale liczę to, a ludzie tego nie liczą. Nikt tego nie rozumie. Ja też mieszkałem przez 5 lat, ostatnich lat w domu, mimo tego, że pomnażałem pieniądze i obracałem dużymi pieniędzmi. Miałem domy, które budowałem dla innych i tak, jakby... Natomiast bardziej mi się opłacało wynająć dom, bo znalazłem okazję oczywiście na rynku najmu, gdzie płaciłem mniej pieniędzy za czynsz tego domu niż odsetki od kredytu, na który bym wziął na przykład, żeby go kupić. Tak. Więc to było... ale no, każdy mówi: no dlaczego nie masz swojego? Bo liczę, no, bo tak, jestem po ekonomii i po prostu w tych warunkach mi się nie opłaca. Jeżeli potrafisz zrobić 10% rocznie z czegoś, to po prostu pewne rzeczy ci się nie opłacają, no i tyle. No właśnie, teraz wróćmy do... Wiesz co, jeszcze chcę powiedzieć, nie każdy to potrafi, więc dla niektórych jest najlepszą opcją kupić dom na kredyt i koniec. Tak, lepiej kupić dom niż mieć pieniądze, przejadać je,
i wynajmować. To już lepiej kupić i nic nie robić, tak naprawdę, tak? Bo jeżeli ktoś ma inną alternatywną możliwość inwestowania, tak jak ty czy ja, albo chce się tego nauczyć, no to może po prostu to zrobić. Tak. Ale na przykład moja żona bardzo mocno cisnęła, żebyśmy po tych 5 latach obiecałem, że kupimy dom. Tak, i bo już jakby. Bo w pewnym momencie też już nie chodzi o to, żeby wszystko tak jakby przecież każą złotówkę, prawda? No bo jak zarabiasz więcej pasywnie niż jesteś w stanie skonsumować, tak jakby, tak, no to już tak nie masz aż takiego znaczenia. Tak samo z samochodem, samochód luksusowy, na przykład sportowy, kabriolet, bardziej się opłaca, możesz wynająć sobie Ferrari za 20 parę tysięcy na miesiąc, wtedy kiedy się go używa i się nim jeździ, a utrata wartości samochodu, który kosztuje 1 000 000 złotych, to jest, zaraz z ubezpieczeniem ze wszystkim, to jest ponad 150 tysięcy za to, że on stoi w zimie w garażu. Tak, tak. Ja akurat miałam kiedyś fajny cabrio w Belgii. Na szczęście jeździłam nim. Miałam BMW Z4, bo zobaczyłam Jamesa Bonda, jak jeździ BMW Z4 i też chciałam kiedyś. Więc miałam 35 lat, kryzys wieku średniego i mówię, wysiadam wreszcie z tych kombi i ja chcę mieć teraz po prostu taką BMW cabrio na Budyniu. Taki fajnie składający się dach i w ogóle, no cudne. Na Budyniu w sensie, że taka jasna skóra, jak moja bluzka. Ale po 2 czy tam 3 latach, jak miałam to auto, już się nasyciłam, to sobie myślę, kurczę, ja nim właściwie jeżdżę na siłownię, 2 kilometry i jeszcze tam gdzieś i to wszystko. A czasami nie mam gdzie zaparkować, to może ja jednak będę jeździć taksówkami. I teraz jak się przeprowadzamy do Belgii, to bierzemy duże jedno nasze auto, ale to drugie małe sprzedajemy, bo ja wątpię, że ja będę jeździć tam samochodami. Raczej będę jeździć taksówkami i nawet na to samo wyjdzie przy tym moim jeżdżeniu. Jest też wygodnie. Tak, jest mi też wygodniej. I właśnie, będziesz mieszkała w Belgii i chciałem Cię zapytać właśnie o zdalne zarządzanie, bo to jest coś ciekawego dla mnie. I jakich technik Ty używasz, jakby jakich takich rytuałów swoich do zarządzania zespołem? Bo wiem, że nawet jeżeli wyjdziesz za granicę, to nie ma znaczenia, bo i tak masz zespół w innym miejscu, w Polsce, więc będziesz sterowała nim z Trójmiasta czy z Belgii, a on jest na Śląsku, to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo dystans jest podobny. Jakich Ty używasz narzędzi i jakby jakich takich rytuałów swoich? Dobrze, po pierwsze zatrudniam kilkanaście osób na etat. Większość z nich pracuje na Śląsku, w 2 biurach w Gliwicach, ale jest też kilka osób, które już są w innych lokalizacjach w Polsce i pracują zdalnie. Nigdy nie mieszkałam tam, gdzie mój zespół. Nigdy. Nigdy nie byłam takim szefem, który przychodzi codziennie do biura i się z nimi widzi, bo ja po prostu nie jestem stworzona do chodzenia do biura. I ja muszę być cały czas w ruchu. Dlatego najpierw zbudowałam zespół w oparciu o jedną najbardziej kumatą osobę w tej lokalizacji, w której ona była. To była Agnieszka, która dołączyła do mojego zespołu parę lat temu. Ona była taka naprawdę najbardziej odpowiedzialna i taka pełniąca zaufanie, rozsądna. W związku z czym zaczęłam budować wokół Agnieszki. Jej już teraz nie ma, w zeszłym roku się rozstaliśmy, ale jakby zespół już tam pozostał. To, co robimy, to po pierwsze, to już jest na etapie rekrutacji. Jeżeli ja zapraszam kogoś do zespołu, to bardzo mocno zaznaczam, że to nie jest zespół, w którym ktoś go będzie kontrolował, patrzył mu przez ramię, dopytywał, czy już zrobił, czy już skończył i tak dalej. Tylko to ma być człowiek, który po prostu jest zmotywowany, bo przychodzi do pracy, chce działać, jest odpowiedzialny, patrzymy na to, jaką ma postawę, czy on jest otwarty, czy to ma być taka po prostu praca za karę. Jeżeli ustalamy wstępnie oczywiście, że to jest osoba, która taka jest i zaczynamy działania, to przychodzi do nas na takie na początku godziny próbne, gdzie wystawiamy ją na różnego rodzaju próby rzeczy, w których nie umie się odnaleźć i sprawdzamy. Zawsze znajdziemy coś, czego nie umie, sprawdzamy, jak reaguje, jeżeli czegoś nie umie. Czy dowozi, czy szuka, czy mówi, że o, tego nie było w szkole, albo coś w tym stylu. Czyli bardzo, bardzo mocno patrzymy na postawę. No i później jest okres próbny, 3 miesiące i ta osoba działa. Mamy kilka narzędzi, na których pracujemy. Pierwszy z nich to jest Monday i to jest narzędzie do zarządzania wszystkimi naszymi projektami. Standardy, procedury, projekty są tam rozpisywane i nie da się po prostu, że ktoś czegoś nie widział, nie kliknął i tak dalej, ponieważ ten system wszystko sprawdza i analizuje, więc nie ma, że ktoś nie dostał maila albo tego typu rzeczy.
I to jest Monday już wszystko rozpisywane. A to jest coś bardziej jak taki task manager, czy... Coś w tym stylu, tak. To można porównać do jakiejś Asany, Trello i tak dalej, ale to też jest połączone z kalendarzem Google. Taki fajny kombajn, on jest płatny. Tam się płaci miesięcznie za użytkowników. Wszystko, co jest wartościowe, często jest... No tak, to po prostu jest płatne, tak. Bo to jest cały czas rozwijane, to jest firma z Izraela, świetnie to robią. I tam mamy to wszystko zorganizowane. Raz w tygodniu mamy takie obowiązkowe narady. Jak zespół był mniejszy, to co wtorek o 11 do 13 były narady ze mną na Zoomie, no bo wiadomo, jak jesteśmy wszyscy zdalnie. I to jest taka narada, podczas której ludzie zdają raport. Czyli opowiadają o tym, co się wydarzyło u nich, w ich pracy, co robili, z czego są naprawdę dumni, czyli no, dobrze, żeby byli z czegoś dumni, co można było zrobić lepiej, czyli szukają obszarów do poprawy czegoś, co być może no, nie zrobili jakoś tego wybitnie, ale wyciągają wnioski, bo pod tym, co można było zrobić lepiej, właśnie rozmawiamy o tym, jakie wyciągam wnioski, jakie mam lekcje z tego. No i jakie czyli tak mam trochę plany. Coachingowo, tak? Tak. Czyli samodzielne myślenie, odpowiedzialność, bycie po prostu dojrzałym, dorosłym człowiekiem po drugiej stronie. I kolejno się pytam, jakie ma plany na najbliższy tydzień. Nie ja tej osobie mówię, jakie ona ma plany, tylko ja się jej pytam, jakie ona ma plany. Bo każdy ma zakres obowiązków, każdy ma jakiś cel ustalony, dla którego w ogóle został powołany do tej roboty, więc on po prostu ma ustalać, jakie ma plany, co ma zrobić, a nie żebym ja mu tam wymyślała, co ma robić, bo nie mam na to czasu. Bo jak mu nie wymyślę, to potem powie, że nic nie robił, bo mu nie wymyśliłam. Więc on szuka po prostu tego, jak jest w stanie osiągać poziom mistrzowski na swoim stanowisku. On jest odpowiedzialny za swoje stanowisko. W miarę jak się rozwijała nasza firma, no to oczywiście powstały już zespoły, czyli jest zespół marketingu z szefową marketingu Martyną, jest zespół eventów i sprzedaży z szefową Agatą i to są dziewczyny, które rosły w tej strukturze i były wewnętrzne awanse, nie braliśmy osoby z zewnątrz. Jest dział administracyjny, tam księgowość, papiery, umowy, wiesz, i wszystkie tego typu rzeczy, tam szefową jest Ania i jest sklep online, dział obsługi klienta i tam też szefową jest Ania, inna Ania. I teraz jest tak, że ja się co wtorek spotykam już z kierownikami tylko, a oni mają swoje narady ze swoimi zespołami i dbają o to, żeby te zespoły dobrze się rozwijały, mają odpowiedzialność. A raz w miesiącu mamy taką ogólną naradę. Do biura wpadam tak z 2 razy w roku. No i to jest wtedy zawsze miły czas, jemy wspólne lunche i w ogóle spędzamy ze sobą wtedy dużo czasu i podobno jest dużo zamieszania wtedy, jak ja przyjeżdżam, ale no nie muszę kontrolować, mamy swój kodeks honorowy, mamy coroczne ewaluacje, bardzo ważne, mogę Was tego nauczyć, tak. jeżeli słyszałem ktoś tego o tym nie wczoraj umie. U Ciebie na live. O tak, właśnie, tak. To są po prostu spotkania ewaluacyjne. Mamy budżet rozwojowy, każdy pracownik ma swój budżet na rozwój, czyli podczas ewaluacji na przykład mówi, jakich rzeczy zamierza się nauczyć w przyszłym roku i to on mówi, to jest ważne, że ten człowiek mówi, jak się zamierza rozwijać w przyszłym roku, tak aby dawać jak największą wartość i iść do przodu. No i ma tam swój budżecik szkoleniowy i szuka sobie szkoleń, konferencji, książek, sposobów na to, żeby być po prostu najlepszą opcją. No i to działa. Jeżeli czegoś potrzebują, to oczywiście dzwonią do mnie, ale to z reguły kierownicy, jak już do mnie dzwonią, chociaż jak raz w tygodniu się widzimy, to... Nie ma takiej potrzeby, tak? Nie jest tak, że tam co chwilę ten... Wiadomo, że jak o coś chcą spytać, to po prostu dzwonią. Czy też ja telefonuję do nich. I tyle. Super. No to brzmi to naprawdę jakby było... Jest chyba bardzo dobrze poukładane. Ja musiałem przenieść cały zespół do pracy zdalnej, to gdzie pracowałem wcześniej w trybie takim... Tak, biurowym. To było to duże wyzwanie, no da się to zrobić. Natomiast wydaje mi się, że bardziej efektywniej mi na przykład się rozmawia z ludźmi bezpośrednio, o wiele szybciej na przykład. Tak. Jeżeli ja jestem w Gliwicach, to dużo rzeczy jesteśmy w stanie popchnąć o wiele szybciej, to prawda. Więc na pewno byśmy byli jeszcze bardziej skutecznym zespołem, gdybym ja pracowała w Gliwicach, ale musiałabym mieszkać w Gliwicach i myślę, że moja rodzina... Nie jest aż taki duży przyrost, prawda? Nie ma takiego przyrostu, dla którego będziemy się przeprowadzać, ponieważ kariera mojego męża też jest ważna. Moje dzieci lubią mieszkać w Brukseli, lubią też mieszkać tu. No ale generalnie no, już wybraliśmy po prostu, więc...
A właśnie, teraz jesteśmy po roku, praktycznie rok temu pandemia, tak? I to trochę pozmieniało twój biznes szkoleniowy, który jest dla ciebie bardzo ważny. I powiedz mi, jakie wnioski po tym roku wyciągasz, jakby co zadziałało u ciebie, co nie zadziałało i jakby czego się nauczyłaś przez to? To był taki czas, w którym można było powiedzieć w naszym biznesie sprawdzam, zresztą w wielu biznesach, ponieważ ciągle się mówi o tym, że ludzie mają być zaangażowani, proaktywni i w ogóle elastyczni, otwarci na nowe wyzwania. No więc przyszły rok temu nowe wyzwania i ja zrobiłam wtedy takie exposé do swojego zespołu i powiedziałam, że moi drodzy, po pierwsze moim głównym celem jest, ponieważ 60% naszych dochodów pochodzi ze szkoleń stacjonarnych, więc powiedziałam, moim głównym celem jest oczywiście to, aby wszystkie osoby, które są w firmie, zostały w firmie, więc zrobię wszystko, żebyście nie tracili pracy. W drugiej kolejności zrobimy wszystko, abyście nie mieli obniżonych wynagrodzeń, czyli żeby one zostały takie, jakie są. No i żeby to się wydarzyło, no to musimy znaleźć sposób na uzupełnienie tej luki, która powstanie, czyli 60% gdzieś musimy znaleźć, tak? No i zaczniemy od tego, że jest strona kosztowa. Zastanówcie się proszę, jakie wasze zespoły generują koszty oprócz wynagrodzeń, które być może warto by było przyjrzeć się im i je zciąć. A w drugiej kolejności zastanowimy się oczywiście nad tym, jak możemy model biznesowy nasz przenieść punkt ciężkości na inne szkolenia, bo nie wiemy, jak długo to potrwa. Bo jeszcze wtedy mówimy, no może miesiąc, może dwa. Potem się okazało, że dłużej. Tak. I ponieważ wiele lat temu, bodajże 3 czy 4 lata temu, ja już wtedy powiedziałam, mój biznes się opiera na szkoleniach stacjonarnych. To nie jest bezpieczne. Ja to muszę zdywersyfikować. To założyliśmy platformę RBC Master Club, zrobiliśmy kursy online i już ten biznes się tak fajnie rozłożył. Ale myślałaś wtedy bardziej nie o bezpieczeństwie, bardziej, że jak nie będziesz mogła prowadzić, tylko chyba bardziej o skalowaniu, prawda? Ale o bezpieczeństwie też, bo wiesz, jeżeli to ja muszę stanąć na scenie, no to wiesz, to jest zależne od jej chora czy coś, nie będzie mi się chciało albo coś w tym stylu, więc wolałam się tutaj zabezpieczyć i powiedziałam, musimy stać na mocnych dwóch nogach. Ponieważ no, spółka jest rentowna, odkąd istnieje, mamy zawsze środki i nie wszystkie były wydawane oczywiście, no to powiedziałam dziewczyny, no mamy pieniądze, spółka spokojnie poradzi sobie, ale tu nie chodzi o to, żeby przeżerać zapasy, nadwyżki, tylko o to, żeby przycisnąć tak, żeby wykonać plan roczny. I znalazłyśmy wszystkie sposoby na to, aby zwiększyć sprzedaż, na przykład dział u nas eventów stał się działem sprzedaży telefonicznej. Przez te wszystkie miesiące, czyli kierowniczka eventów dostała za zadanie, ok, jesteś kierowniczką, masz stanowisko kierownicze, wypłatę kierowniczą, samochód służbowy, co ty teraz możesz w firmie robić, żeby no to się jakoś zgadzało, tak? Ta wypłata i to wszystko. Czy chcesz być szefową działu sprzedażowego, masz zespół, nauczycie się sprzedawać, zresztą ten zespół akurat potrafił już sprzedawać, więc tylko się trochę podszkolić, żeby ta sprzedaż poszła przez telefon. I okazało się, że zaczęły po prostu realizować plany przez telefon i zakończyliśmy ten 2020 wzrostem. Także plan został wykonany, premie uznaniowe były, wszystko było. Natomiast tego, czego się nauczyłam, to, że jak ważne jest to, żeby zawsze mieć jakiś plan B, że nic nie jest na zawsze i nikt nie jest na pewno. Nic nie jest stałe. No. Tak, nic nie jest stałe. Cały czas trzeba będzie się zmieniać i że jednak ważne jest to, z kim pracujesz i wbrew pozorom nasz zespół się wzmocnił przez tę pandemię. To były mocne wciry, ale się wzmocniliśmy, ufamy sobie, wiemy na kogo możemy liczyć, co się dzieje. Trochę było łomotu, ale działamy. Wiadomo, no, na pewno ty też byłaś zaniepokojona na samym początku. Oczywiście, jak to będzie, każdy był, ja też byłem, ale no, z perspektywy teraz widzimy, że... Mieliśmy plan, co będzie, jak ja wyląduję w izolatce nawet. Bo wiesz, na początku były takie z telewizji gdzieś, że ktoś po prostu siedzi w jakiejś izolatce, bo ma koronawirusa 2 tygodnie, co nie? Jestem myślę, ja pierdzielę, jak mnie zamkną w takiej izolatce, to będzie klikał przelewy, bo ja we wtorek zatwierdzam przelewy, co nie? I ja mówię, a jak tam bez telefonu człowiek siedzi? Więc ustalaliśmy po prostu plan B, co będzie, jeżeli ja wyląduję w izolatce. Wtedy co byś zrobiła? To wtedy trzeba dwóm osobom dać pełnomocnictwo, żeby one miały łączne
podwójną autoryzację, prawda? Żeby dwie osoby. Tak, tam akurat kwestia mojego męża wyszła w grę, że on tam wszystko dostaje, z kim się mają kontaktować, po co, na co i co będziemy robili, więc. Zróbmy teraz konkurs. My obiecaliśmy osobom, które nas oglądają, że zrobimy konkurs. I teraz chcemy, żebyście na dole pod tym filmem napisali, jaką największą lekcję bierzecie od Kamili. Tak, największe takie wnioski, tak. Ważne lekcje. I w odniesieniu do siebie też, prawda? Żeby to też nie było na zasadzie jednego słowa, tylko w odniesieniu swoją lekcję i dlaczego. Jak ją wykorzystasz. A Kamila tam dwie osoby, które komentarze najbardziej jej się spodobają, napiszę wam z prośbą o wysłanie swojego adresu, także taką książkę z dedykacją. Tak, będzie z dedykacją. Będzie z dedykacją, no imienną nawet. Nie podpiszę ci ich teraz, tylko będę je wysyłać osobiście ze swojego biura. Nie, ze swojego domu. Z zagranicy. Nie, w maju to z Gdyni. Z Gdyni, okay. Paczuszka. To myślę, że w maju jeszcze. Także tak. Dzięki wielkie za ten wywiad, bo bardzo dużo udało nam się temat poruszyć. To chyba jeden z dłuższych, ale no z tobą bym jeszcze chyba rozmawiał tutaj wiele godzin, bo mamy sporo wspólnych przestrzeni. Także dzięki wielkie. Super, dziękuję bardzo. Powodzenia w takim razie. Cześć.